Kapitan Bomba to polski komediowy serial animowany emitowany w Rebel TV, dawniej w 4Fun TV, tworzony przez zespół Git Produkcja. Fabuła tego serialu przedstawia przygody kapitana Tytusa Bomby i jego załogi Sepka i Janusza. Jeżeli chcecie poznać najciekawsze fakty o tej produkcji, to oglądajcie materiał do końca. A przed rozpoczęciem zapraszam Was do zostawienia łapki w górę oraz suba na kanale. To pomoże mi w rozwoju. Dziękuję z góry, a teraz przechodzimy do ciekawostek. Kreskówka skupia się na walce z kosmitami i podróżowaniu w kosmosie, a całość w założeniu twórców jest parodią klasycznych filmów science fiction. Za podkładanie głosu niemal wszystkim postaciom odpowiada jedna osoba. Jest to Bartosz Walaszek, współtwórca serialu, który obecnie pracuje nad inną kreskówką w podobnym klimacie o tytule Blok Ekipa, gdzie również użycza swojego głosu wielu postaciom. Większość gatunków kosmitów posiada nazwy będące przeróbkami wulgaryzmów oraz wygląd przypominający ludzkie organy, najczęściej pośladki lub genitalia. Powstanie serialu wiąże się z Elżbietą Kruk, szefową Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, która nakazała przesunięcie kreskówek Git Produkcji z godziny 15 na 22, a następnie na jeszcze późniejsze godziny. W związku z tym Bartosz Walaszek wpadł na pomysł, by zrobić tak hardkorową kreskówkę, której w ogóle nie będzie można puścić. Ale w końcu telewizja to puściła, czym był sam zaskoczony. Na podstawie kreskówki w grudniu 2009 roku została wydana gra Kapitan Bomba. Gra karciana stworzona przez Michała Stachyrę i Macieja Zasowskiego z wydawnictwa Kuźnia Gier. W serialu występuje klan o nazwie Wu-Tang Clan. Nazwa nawiązuje do amerykańskiej grupy hip-hopowej Wu-Tang Clan. W odcinku Wu-Tang Clan część trzecia, po walce Tytusa w oktagonie, w następnej walce mierzą się ze sobą Sub-Zero i Scorpion. Jest to bezpośrednie nawiązanie do czołowych bohaterów serii gier Mortal Kombat. Kreskówka doczekała się także pełnometrażowego filmu. Początkowo zakładano, że będzie to wersja aktorska, jednak zrezygnowano z tej koncepcji i w 2012 roku do kin trafił film Kapitan Bomba Kutapokalipsa. Na kanale YouTube również stworzono pełnometrażowy film Kapitan Bomba, który miał swoją premierę w 2013 roku i nosił tytuł Kapitan Bomba Zemsta Faraona. A wy lubicie oglądać Kapitana Bombę? Dajcie znać w komentarzu.